Konrad Janiszewski z zespołu Pomorzanin Gdynia jest już z nami. Cześć Konrad. Cześć, witam wszystkich. Konrad, przed 2 tygodniami twoi podopieczni zaprezentowali się znakomicie. Jak oceniasz ich występ? Jestem bardzo zadowolony z moich 2 grup, ponieważ mam rocznik 2014 i 2013. Oba te roczniki pokazały się z bardzo dobrej strony. No, pokazaliśmy, że jednak potrafimy grać w piłkę i wolą walki, charakterem pokazaliśmy to, że walka do końca popłaca, bo tam też były jakieś wyniki blisko siebie, tak, jakieś 3-1, no ale tam bramka w końcówce. No jestem bardzo zadowolony, bo rozwój moich chłopaków jest dla mnie najważniejszy. No i pokazują to z tygodnia na tydzień, bo mamy też jeszcze inne rozgrywki, tak. Jasne, spodziewałeś się, że tak dobrze wam pójdzie? Powiem tak, wiadomo, no spodziewać się tak jeszcze bardzo dobrej gry, to może się nie spodziewałem, ale chłopacy już pokazują mi na treningach, że jednak potrafią to robić. No i wiadomo, no jak już wyszliśmy na boisko i zobaczyłem, jak się prezentujemy, no to wiedziałem, że będzie dzisiaj bardzo dobry dzień. Okej, twoja rywalizacja tutaj z Tomaszem Tarasiukiem z UKS Przyjaźń była bardzo wyrównana, te wyniki ważyły się do samego końca. Powiedz mi, zerkałeś od czasu do czasu na klasyfikację? Tak, zerkałem i moja mamusia kochana też mi oczywiście pokazywała, bo tam mi bardzo kibicowali, moja cała rodzina. Fajnie, fajnie, dziękuję wszystkim oczywiście za oddane głosy. No było tam wyrównanie, ale no jak widać, szala zwycięstwa była na moją korzyść. Czyli wsparcie tutaj było tak, duże. Wsparcie było bardzo duże. Przyjaciele, znajomi, rodzina nawet tam i w ogóle przyjaciele mamy, no wszyscy, tak? Jesteś jeszcze młodym trenerem. Powiedz mi, ile czasu masz już okazję pracować tutaj z zawodnikiem Pomorzanina? Tak, już czynnie pracuję ponad rok czasu. Taką moją pierwszą właśnie grupą był rocznik 2014. Teraz w tym sezonie przejąłem rocznik 2013. No, i efekty widać. Efekty widać, no mam nadzieję, że widać. No, mam nadzieję, że rodzice i zawodnicy są zadowoleni, a my po prostu będziemy pokazywać to, co najlepiej umiemy na boisku. Jasne. Konrad, ty reprezentujesz jednak młode pokolenie trenerów. Powiedz mi, na co w swojej pracy kładziesz największy nacisk? Wydaje mi się, że chłopakom najbardziej tak tłumaczę jeszcze w tym wieku, że nie liczą się wyniki, tylko dobra zabawa. Ja chcę, żeby oni wychodzili na te boisko i oni byli zadowoleni z tego, żeby nie wychodzili mi smutni. Oczywiście zdarzają się mecze, gdzie przegrywają, to wiadomo, pojawia się smutek, płacz, ale ja cały czas próbuję ich podnieść na duchu i najważniejszą moją rolą jest atmosfera, żeby ta drużyna się rozwijała i szła bardzo mocno w tym kierunku. Nie no, to się zgadza akurat, to jest rzeczywiście ta radość z grania jest przede wszystkim najważniejsza. Słuchaj, ty jak już wspomnieliśmy, ty reprezentujesz to młode pokolenie trenerów, jednak jeździsz na treningi, jeździsz na mecze, jeździsz na turnieje, w przeciwieństwie do wielu osób, którym się po prostu nie chce. Powiedz mi, co jest dla ciebie taką największą motywacją w pracy jako trener? Największą motywacją, żeby chyba zdobyć właśnie ten sukces, bo jednak ja gram w piłkę całe życie, nadal jeszcze gram czynnie sobie jako zawodnik. No i zawsze to była moja jakaś pasja. Tak, nie wyszło w piłce, no to trzeba iść w innym kierunku, no jest trenerka. Jesteś cały czas w piłce, no to oczywiście, no ale może to nie jest już jakiś poziom, ale chcę iść teraz w tym kierunku, polubiłem to. Dostałem taką propozycję, przyjąłem, no i jakoś się to rozwija, więc mam nadzieję, że tylko do przodu. Jasne, czujesz, że w Pomorzanie nie rozwijasz się jako trener? Tak, powiem szczerze, że czuję, że się rozwijam. Fajnie mi się tutaj pracuje z tą grupą. Jak dostałem tą swoją grupę 2014, mało kto mi się tutaj wykruszył. Rodzice też bardzo fajnie stwarzają super atmosferę, zawsze pomogą. Jeżeli mamy gdzieś dojechać, dowieźć, przywieźć zawodników, no jest ekstra naprawdę atmosfera. No tak, no jestem bardzo zadowolony i rozwijam się na każdym kroku. No tylko pozazdroszczę Tobie takiej grupy. Słuchaj, pierwszą część rozmowy mamy ze sobą. Przechodzimy do drugiej, czyli do bardziej prywatnej, a trzecia to oczywiście pomidor, na którą najchętniej czekają właśnie wszyscy tutaj nasi widzowie. No dobra, przechodząc do rzeczy prywatnej, powiedz mi, co takiego chciałbyś najbardziej osiągnąć z zawodnikami? Z zawodnikami? Chyba dojść jakoś na najwyższy szczebel, tak, w tym trenowaniu. Wiadomo, z dziećmi na najwyższy szczebel centralny. A zobaczymy w przyszłości, czy będę jakiś może kiedyś seniorska drużyna, no kto wie. Zobaczymy. Reprezentacja? Zobaczymy. No, na razie ja jeszcze mam 21 lat, więc na razie chciałbym się rozwijać, a co będzie dalej, to zobaczymy. Okej, okay. A jak to w ogóle się stało, że zostałeś trenerem? Taka w sumie dłuższa historia, bo przeprowadziłem się z Bydgoszczy tutaj właśnie do Gdańska. Zostałem zaproponowany trenowania od mojego trenera, który trenował mnie w Wrocławku, jak grałem tam w juniorach. Mówię, w sumie jakieś fajne wyzwanie, mówię, dlaczego nie, warto spróbować. Przyszedłem tutaj właśnie do Pomorzanina, porozmawiałem sobie z Filipem Rozborskim, okej, fajnie, zaprosił.
No i jakoś się tak tutaj kręci. No. I podoba się. Podoba, bardzo się podoba. No dobra, a to jaka jest według Ciebie najtrudniejsza rzecz w pracy trenera? Najtrudniejsza to chyba takie podejście do dzieci trzeba mieć. Mi się wydaje, że nie każdy to ma. Trzeba jednak coś potrafić, trzeba potrafić rozmawiać z dziećmi, trzeba potrafić rozmawiać z rodzicami, trzeba to jakoś poukładać, nie dać sobie wejść na głowę, bo to jest najważniejsze, no bo jak dzieci wejdą Ci na głowę, no to nic z tego nie będzie, tak? Zgadza się, ale radzisz sobie. Radzę sobie, na razie radzę. No dobra, powiedz mi, jaka jest najważniejsza cecha? Byciu trenerem? No. Najważniejsza cecha? Chyba wydaje mi się, że taką najważniejszą cechą to jest takie dążenie do tego celu, tak, żeby się nie poddawać, takie nie poddawanie się jako trener, bo wiadomo, przyjedzie się z grupą, może być słabszy dzień, ta grupa może nie wygrywać, ale no cały czas pracować, zaraz się rozwiną ci chłopacy, tak, podrosną, nie wiadomo kto zaraz będzie lepszy, ci słabsi zaraz będą lepsi, tak. To się zgadza. Dlatego no czekam na rozwój i nie ma co się poddawać, tylko trenować cały czas z tymi dziećmi, żeby się rozwijali, a wyniki same przyjdą. Tym bardziej, że bardzo często wprowadzając chociażby wyprowadzenie piłki, ucząc wyprowadzenia piłki, bardzo często zespoły tracą jednak dużo bramek poprzez to i ta konsekwencja rzeczywiście tutaj jest bardzo ważna. No dobra, a gdyby nie piłka nożna, to co robiłby Konrad Janiszewski dziś? A w sumie tak myślałem ostatnio. Nad koszykówką, może wzrostowo. Eurobasket rozumiem wtedy. 90, jak nie koszykówka, może siatkówka. Moja babcia bardzo lubiła siatkówkę, więc może bym poszedł w tą stronę. No, siatkarkom gratulujemy. Siatkarki wczoraj grały, bardzo dobrze im szło. Także trzymamy oczywiście za nie kciuki. No dobra, to przechodzimy do ostatniej części. Do tak zwanego pomidora. Czyli jest 10 pytań. Możesz odpowiadać prawda lub fałsz. I raz możesz użyć słowa pomidor. Rozumiem, że zasady są znane i jesteś gotowy, żeby przystąpić. Oczywiście. Z tego miejsca chciałbym podziękować tutaj trenerom Pomorzeina, którzy zaangażowali się w przygotowywanie pytań, także wielkie dzięki. No i przechodzimy. Pytanie numer 1. Tytuł trenera kolejki to moje pierwsze duże wyróżnienie w karierze trenerskiej. Prawda. Kibicuję Lewemu, ale moim zdaniem Barcelona w tym sezonie nie wyjdzie nawet z grupy Ligi Mistrzów. Fałsz. Mimo tego, że jestem kibicem Realu Madryt, wydaje mi się, że jednak to jakoś przepchną, więc... Okej, czy Lewy będzie tej ważną postacią? On już jest nawet ważną postacią. Mało kto się spodziewał, że będzie aż takim naprawdę zawodnikiem, który będzie decydował o wynikach tej drużyny, bo bierze praktycznie grę na siebie, więc jakieś gole w końcówkach, 1-0, no, zawodnik klasa światowa. Jasne. No dobra, w swojej pracy trenerskiej często wykorzystuję inspiracje z FIFA. Fałsz. Oczywiście tak, tutaj z trenerem Kubą gramy sobie w FIFA na co dzień, więc tak, ale no jednak to jest tylko gra, no więc nie ma co, tutaj mamy w ogóle inną taktykę i inne ustawienie zawodników. Jeszcze nie jest, zawodników, tak, to nie jest zawodników. Gra 11-osobowa, ale fałsz. Dobrze, pytanie numer 4. Dużą uwagę przykładam do detali. Nawet ułożenie piłek przed treningiem musi być odpowiednie. Prawda. Jest to oczywiście bardzo potrzebne, żeby był porządek w grupie. Tak? Porządek na treningu to jest jednak podstawa i organizacja. Wtedy szybciej, sprawniej wszystko można przeprowadzić. Zgadza się. Fajnie, że jako młody trener już zwracasz uwagę na te wszystkie elementy. Kolejne pytanie. Gra w Pomorzaninie to tylko przystanek do mojej dalszej piłkarskiej kariery. Prawda. Zobaczymy. Ja jeszcze nie kończę grania w piłkę, będę robił to dopóki zdrowie będzie, więc zobaczymy. No jesteś młody, także jeszcze tutaj dużo, dużo lat pewnie grania przed tobą. No dobra, to przechodząc dalej, trzymając się Pomorzanina. Koledzy często mi mówią, że gram jak Federico Valverde. Myślę, że jest w tym trochę prawdy. Prawda. Tak się przyjęło, taki przydomek do mnie, że Valverde, okej. Okay. Ale to z powodu stylu gry, wyglądu, czy jesteś stylu gry. I stylu też gry. W środku pomocy, więc... Okej. Okay. Kolejne pytanie. Chętnie przeprowadziłbym się do Bułgarii, więc gdybym dostał ofertę z Ludogorca Razgrad, to nie zastanawiałbym się ani minuty. Fałsz. Doszło na słuchu, że jesteś fanem Bułgarii, więc... Tutaj bym mógł użyć słowa pomidor, więc... Okej, okay, ale lepiej je zachowaj, bo tutaj jeszcze kilka ciekawych pytań będzie przed tobą. Kolejne pytanie, zostały jeszcze dwa. Filip Rozborski to ikona Pomorzanina, jednak w pojedynku 1-1 nie miałby ze mną najmniejszych szans. Fałsz. Lepszy jest? Bardzo dobry jest technicznie i 1-1. Wydaje mi się, że
powietrzu by na pewno nie miał szans, ale jeden na jeden może coś tam dałby radę. No to tutaj zachęcamy do takiego pojedynku, do nagrania, żebyśmy mieli okazję to zweryfikować. No i ostatnie pytanie. Ostatnio miałem wiele wyzwań, jednak w ostatnim czasie tym największym było pokonanie Jakuba Wrzesińskiego w FIFA. Fałsz, czy to że był jakiś wyczyn? Nie, wyrównane są mecze, ale zazwyczaj w szybkim meczu to idzie dla mnie. Ja wygrywam. Tak. Okej. Słuchaj, Konrad, bardzo fajnie poradziłeś sobie tutaj z naszymi pytaniami. W związku z tym teraz mam dla Ciebie nagrody. Nagrody za zdobycie tytułu trenera kolejki. Tak, dla Ciebie voucher do pizzerii Włoszczyzna, najwyżej ocenianej pizzerii właśnie tutaj w Trójmieście. To dla Ciebie. Dodatkowo dla Twoich zawodników, dla tych starszych zawodników tutaj podkładka razem z tabliczką mnożenia, z kalendarzem, rok szkolny się zaczął, więc myślę, że im się przyda. Dla młodszych zawodników z kolei mamy zeszyty tutaj z reprezentacją Polski i dodatkowo 14 wejściówek do papugarni dla Twoich zawodników. No i na końcu jeszcze dla Ciebie nagroda niespodzianka. Wiem, że dużo gracie z Kubą w FIFA, to teraz, żeby Wam się urozmaicić, co jeszcze piłkarzyki pokażemy. Piłkarzyki z reprezentacji Polski wędrują do Ciebie. Także życzę Ci dalszych sukcesów, dalszego rozwoju tutaj w Pomorzanie, dalszego rozwoju Twoich zawodników. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. A moim i Państwa gościem był Konrad Janiszewski z drużyny Pomorzanina Gdynia. Dzięki, Kuba. Bardzo. Dziękuję.